Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Płocku. Tegoroczny finał ze względu na trwającą pandemię był wyjątkowy, a wiele atrakcji odbywało się wirtualnie. Tak było m.in. w przypadku koncertu. Artyści jak zwykle dopisali i w sali koncertowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki dali świetny występ. Publiczność mogła ich podziwiać jednak tylko za pośrednictwem internetu. W realu można było natomiast spotkać wolontariuszy ze skarbonkami orkiestry. W tym roku w Płocku kwestowało 350 osób, a chętnych do wrzucania datków nie brakowało. Liczenie pieniędzy odbywało się w Orlen Arenie. To tutaj po zakończeniu zbiórki docierali z różnych części miasta wolontariusze. Jednym z nich był prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Na zakończenie finału odbyło się światełko do nieba, w które tym razem włączyli się płoccy motocykliści. Do tej pory na konto płockiego sztabu wpłynęło prawie 300 tysięcy złotych. Kwota na pewno jeszcze wzrośnie, bo nadal trwają aukcje wielu fantów przekazanych na rzecz orkiestry. W centrum Płocka powstało nowe miejsce do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu. To kompleks boisk przy ulicy Wiścickiego w sąsiedztwie Stanisławówki. W miejscu starych, zniszczonych boisk powstały dwa nowe. Jedno z nich z nawierzchnią ze sztucznej trawy służy do gry w piłkę nożną i ręczną. Na drugim z nawierzchnią poliuretanową można grać w koszykówkę i siatkówkę. W dni powszednie do godziny 15 z boisk mogą korzystać uczniowie znajdującego się obok specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2. Później obiekt jest dostępny dla wszystkich chętnych. Kiedy 10 lat temu zostałem prezydentem Płocka, to marzyłem o tym, żeby właśnie w tym miejscu takie boiska powstały. Trochę to trwało, ale dziękuję wszystkim ludziom, którzy rzeczywiście uwierzyli w to, że tego rodzaju kompleks, tego rodzaju boiska mogą służyć dzieciakom, mogą służyć młodym ludziom i będą dobrze wpisywały się w tę niesamowitą przestrzeń między specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym a kościołem Stanisławówką, bo i jedna i druga przestrzeń otwarta jest na ludzi młodych, na dzieci, na młodzież i te boiska będą właśnie takim młodym ludziom służyły. Boiska są ogrodzone, oświetlone, wyposażone w monitoring. Obok powstał parking na 9 samochodów. Inwestycja kosztowała 1,5 miliona złotych. Stary wiadukt w pobliżu ZOO przeszedł do historii. Jego rozbiórka trwała kilka dni i była bardzo widowiskowa. Prace rozpoczęły się od wycięcia głównej płyty, po której chodziliśmy i jeździliśmy. Jej kolejne fragmenty były przenoszone dźwigiem na jeden z przyczółków i w tym miejscu kruszone. W następnej kolejności zostały skute filary i fundamenty. Przeprawę, która powstała w latach 50. zastąpiła zupełnie nowa, dużo bardziej okazała. Długi na ponad 39 metrów obiekt jest zbudowany na 20 palach, ma jezdnię o szerokości 7 metrów, a także chodnik i drogę rowerową. Nowy wiadukt stanął w odległości 21 metrów od starego. Wjazd znajduje się w miejscu, w którym kiedyś był parking dla autobusów. Miejsca postojowe dla autokarów są teraz w pobliżu ogrodzenia Zespołu Szkół Technicznych.